Cześć, ja jestem Krzysiek, a to jest pytanie 14 z Medycyny Ratunkowej Intensywnej Terapii. Jeżeli ofiara tonąca w wodzie przeżyje 24 godziny od zdarzenia, wówczas mamy do czynienia z zespołem nogego zanurzenia, a z fikcją podtopieniem, utonięciem suchym czy utonięciem niedokonanym. No, kolejne pytanie, które mi się nie podoba, zaraz powiem dlaczego, ale po kolei. Jeśli chodzi o zespół zanurzenia... Hmm, Zespół nagłego zanurzenia to jest fajny temat, interesujący. Mamy tutaj dwa aspekty. Po pierwsze, mamy takie odruchowe przyspieszenie oddechu, i to odruchowe przyspieszenie oddechu, a no, można go doświadczyć, jak się wchodzi pod zimny prysznic, bardzo łatwo. Jest to taki szybki, głęboki oddech, i ten odruch, nawet po wpadnięciu, po zanurzeniu do wody, może dać zachusięcie się. Tąże wodą, co może sp sprzyjać yy, utonięciu, to jest jeden aspekt tego, a drugi aspekt tego zespołu to jest taki, że mamy skurcz naczyń, co będzie nam powodowało po pierwsze wzrost obciążenia serca, bo jak wiemy, skurcz naczyń obwodowych, jeśli to jest duży skurcz, to będzie powodował wzrost yy, oporu tak zwanego afterload albo obciążenia następczego dla serca, jeśli ten skurcz będzie odpowiednio duży, a serce będzie odpowiednio słabe, to może to dać opór nie do przełamania, który będzie powodował niewydolność serca, to jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest taka, że ten skurcz naczyń będzie powodował spadek napływu krwi do mięśni, co oczywiście spowoduje spadek wydolności tych mięśni. A więc zespół zanurzenia w zimnej wodzie, to przyspieszenie i pogłębienie oddechu z ryzykiem aspiracji wody i skurcz naczyń, który będzie wpływał na serce i na mięśnie. Jeśli chodzi o asfiksję, to definicja asfiksji jest taka, to jest uogólnione niedotlenienie spowodowane zaburzeniami oddychania. Nie każde uogólnione niedotlenienie jest związane z zaburzeniami oddychania. Na przykład każde uogólnione niedokrwienie, każdy wstrząs, będzie dawało też uogólnione niedotlenienie. Mówiłem chyba o tym w jednym z poprzednich filmów, jak nie, to jeszcze kiedyś powiem. A więc asfiksja to jest takie uogólnione mm, niedotlenienie, ale spowodowane przyczyną oddechową. E, jeśli chodzi o tonięcie, utonięcie, podtopienie, e, to jest właśnie krótego pytania i to jest rdzeń tego pytania i dlatego to pytanie mi się nie podoba. Dlaczego? Pokażę wam coś bardzo starego. Zobaczcie w 2002 roku WHO opublikowało taką to definicję tonięcia. Zaburzenie oddychania na skutek zanurzenia w płynie. Najczęściej w wodzie. Prosta sprawa. I zobaczcie ono yy, to WHO dzieli sobie to właściwie na tonięcie ze skutkiem śmiertelnym albo bez skutku śmiertelnego. I teraz jak to ma się do naszego pytania. Dużo jest w literaturze różnych definicji. Podtopienie, tonięcie, utonięcie, utopienie, podtopienie, yy, tonięcie niedokonane, dużo różnych definicji, podczas już 18 lat temu WHO podzieliło sobie tonięcie na śmiertelne i nie. I koniec. Nie ekscytowali się żadnymi yy, definicjami, żadnymi kazusami, jak na przykład głośne w mediach amerykańskich suche utonięcia. Albo wtórne utonięcie. Potem część autorów mówiła o tym, e, jak to jest niekorzystne mówić o tych wszystkich e, dodatkowych typach utonięć, ponieważ one wprowadzają tylko zamęt, panikę, a nie skupienie na tym, co jest istotne. A co jest istotne? E, istotne są decyzje, które się podejmuje u pacjenta, który tonie, a te decyzje nie wynikają z definicji, tylko wynikają ze stanu klinicznego. Jedną z takich decyzji, która jest bardzo istotna, to jest taka, kiedy takiego pacjenta możemy puścić do domu. I w wielu e, źródłach, chociaż nie ma tak, takich oficjalnych wytycznych, to w wielu źródłach przewija się następujący klucz. Obserwujemy 4, 4 do 8 godzin. Jeśli w tym czasie stan pacjenta się nie pogarsza, jeśli on jest wydolny krążeniowo oddechowo nic się z nim nie dzieje to możemy go puścić do domu. Tutaj macie na przykład e, takie wytyczne, taki artykuł, który nie jest obowiązujący, ale jest jakąś wskazówką z 2019 roku, który właśnie m, taki klucz postępowania e, wspiera w czasie tych, tych godzin można sobie zrobić e, jakieś badania, można rozważyć RTG klatki piersiowej. I zdecydować o wypuszczeniu takiego pacjenta do domu. To, co jest jeszcze istotne, to jest to, co się dzieje wokół, wokół tonięcia. Dwie istotne sprawy. Po pierwsze, pamiętajcie o hipotermii. Hipotermia często towarzyszy tonięciu. Druga rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest taka, jakie były tego okoliczności, bo może być tak, że pacjent tonął z jakiegoś innego problemu zdrowotnego. Na przykład miał napad drgawek, na przykład miał e, epizod wieńcowy. Cokolwiek, co może być jakąś podszytą przyczyną, warto o tym pamiętać i szkoda, by to było przeoczyć. Także dokładny wywiad e, co do okoliczności tonięcia to jest to, e, to jest kolejna rzecz, o której trzeba pamiętać. Także pamiętajmy o dwóch sprawach: o hipotermii i o tym, dlaczego pacjent w ogóle zaczął tonąć. E, to, co mi się udało znaleźć. Z trudem wielkim to jest, to jest odpowiedź E. Utonięcie niedokonane. Nie jestem na 100% pewien. Trudno było to znaleźć, muszę, muszę Wam powiedzieć. Jeśli macie inne zdanie, to piszcie w komentarzach. Ja będę obstawał przy odpowiedzi E. I tyle w temacie. Do następnego razu.